Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w świecie gry Eldyńskiego Kręgu, czyli inaczej mówiąc Elden Ring. No i tak, dzisiejszy epizod będzie bardzo, ale to bardzo specjalny, gdyż iż ponieważ... No jesteśmy w lokacji nowej, tej jeziornej Liurni, czy jakoś tak. A w związku z tym czeka nas tutaj dużo przygód, dużo eksploracji i tak dalej. Tak, ostatnio zdobyliśmy pierwszy fragment mapy, tak. Lepiej, najłatwiej, najbardziej dokładnie mówiąc. W związku z którym mamy możliwość eksploracji z jednoczesnym jakby świadomością, gdzie jedziemy, jak jedziemy, na części tego wszystkiego, więc z tego też powodu dzisiaj właśnie zajmiemy się wieloma bardzo istotnymi dla mnie przynajmniej sprawami związanymi z tą częścią mapy. Pierwsze co, to bez żadnych sprzeczności, bezkonkurencyjnie, bez żadnego mordzenia, trzeba zrobić, to po prostu wyjechać z tej wody, zanim nas zauważą tutaj wrogi, pewne. A jeśli wiecie, o kogo chodzi, to proszę. Te krewetko homary. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. To nie. Tak, tutaj... Kropki. Wyjdźcie wszyscy z podziemnych ciemności i złóżmy służb Sofiara z naszych oczu. A, okej. Okay. Akurat rozumiem, o co chodzi, wiem i tak dalej, ale nie będę okłamywał ani siebie, ani nikogo innego. W głównej mierze jest to zasługa po prostu tego, że grałem w Eldyńskiego Kręga i mogę się domyślić, o co chodzi. Tak, teraz musimy pojechać tędy. Trzymy w ten sposób do kościoła. Trzeba będzie można wrócić tutaj, okej. Okay. I no, właśnie naszym głównym celem na dzisiaj jest kościół oraz tamto jedno miejsce. A dlaczegoż to? Odpowiedź jest bardzo oczywista, przynajmniej dla mnie. I jest to głównie dlatego, że ten kościół może być właśnie miejscem, o którym mówiłem, czyli tym owym nauczycielem magii. Jeśli chodzi o to, dlaczego chcę iść do tamtej wieży, to jak słusznie mi ktoś przypomniał, nie pamiętam kto, gdyż to była po prostu rozmowa prywatna, wieża jednak skrywa jakby tajemnicę. Jedną jakby sekwencję, czy tam jedną tajemnicę. Można już teraz zrobić. W sumie tajemnica to jest źle powiedziane. Po prostu można część tej wieży zwiedzić już teraz, w tym oto momencie. A skoro można, no to czemu mam się przejmować tym, że drugiej sekwencji nie można. No, i tak te sekwencji jednocześnie nie jest. Nie jest możliwe, żeby obie sekwencje naraz robić, więc ja równie dobrze mogę się zająć jedną na razie, cieszyć się swoim sukcesem, a potem kiedyś wrócić do drugiej. A tak, ten powrót nie będzie za szybki, to od razu mogę wam zagwarantować. Czy jesteś więcej do powiedzenia o tym wszystkim? Powiedziałbym, że raczej nie. O proszę, a tego to nie kojarzyłem. Ale dobra, skoro już tutaj jest dziad, to czemu by nie? Pobawmy się jeszcze przy okazji z naszym znajomym marynarzem. Czemu by nie? O, czy nie siadałem? Czemu mam połowę paska? Nie siadałem do miejsca łaski niestety po ostatnim... Z kim? Dobra. Oczywiście, musieli zatrzymać to wszystko. Oj, dużo piłem. Mam jakieś butelki, w takim wypadku normalne mam. Dobra. Dobra, dwóch się pozbyłem. Dobra. Ale no to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, żebyśmy pozbyli się marynarza. Okej. Okay. Da się pozbyć marynarza, to reszta już oczywiście sama padnie. Będzie fajnie. Dobra. I okej, skoro już przy tym jesteśmy, to gdzie on jest? Gdzie jest ten marynarz? No bardzo. Gdzie on znikł? Okej, chyba tam gdzieś znowu uciekł. Aha!
tam w ogóle powinien móc być? Nie mam pojęcia. Jakiś przedmiot, od razu joink. Istotnego tylko to wiatriny, która w sumie nic przydatnego nawet nie robi. Ale okej, skoro już go znaleźliśmy, to zobaczmy, jak sobie poradzi. Tak. Ten cały niszczyciel skałcz, jak się to nazywa, zadziałał tak, jak chciałem. Czyli uciekł tego jednego trupka blisko, zadał trochę obrażeń marynarzowi i proszę, po sprawie, udało się. Dobra. Świetnie. Co dostanę do to? Morowe korzenie oraz prochy szkieletowego bandycy. Tak, jak wiadomo, morowe korzenie zaniesiemy później bestialskiemu klerykowi. W każdym razie musimy jednak się tym przejmować. Dlatego, że nagrody od niego i tak są nam teoretycznie totalnie niepotrzebne, więc tak. Jeśli już dostaniemy, to fajnie, jeśli nie, to trudno. Jeszcze widzę tutaj takiego kogoś. Prawda jest taka, że kojarzę gościa i nie kojarzę jednocześnie. Co mam myśli przez to wszystko? Zaraz się przekonamy. O tym, że oczywiście to jest typowo mówiąc rycerz, a tego typu rycerze najczęściej właśnie mają, są jakieś fajniejsze nagrody. Ten w tym przypadku chyba właśnie jest jakby wprowadzeniem do błyskawicy. Tak, to świetne. W sumie nie na teraz, ale świetnie dla... Nie. Jestem jeszcze pod zasięgiem posągu. Ja tam było miejsce łaski. No cóż. Ale wracając. Jak już mówiłem niejednokrotnie, fajnie się gra tym magiem, bym tego zaprzeczał. Wszystko super, ekstra, ale dłużej jakby siedzę w tym okresie przed DLC-kiem, tym więcej zapowiedzi jest. Im więcej zapowiedzi, tym bardziej chciałoby się właśnie znowu zagrać tym świętym wojakiem. Może nie aż tak bardzo jak wtedy. Idealnie po prostu wszystko rozgrywać tak samo. Ale jednak. Na błyskawicę, mimo tego, że... i tutaj dla wszystkich, którzy nie wiedzą, a mogą to się zdarzyć. Mimo tego, że błyskawice jako ulepszenia broni popiąły się skalę z zręcznością. Tak. No ja osobiście przynajmniej nadal tożsamiam trochę błyskawice z tym... No z boską energią, przez to jak to było przez wszystkie souls i tak dalej. To już jest pewien cuda. Dla mnie to będzie super informacja, jeśli okaże się, że tutaj mogę jakieś popioły wojny elektryczne zdobyć, bo... No po prostu... Poza samymi tymi błogosławionymi, czy boskimi, czy jak to się nazywa, to elektryczne są moim zdaniem moimi ulubionymi. Po prostu, więc fajnie mieć alternatywę. Nawet jeśli ona się bardziej skaluje od zręczności niż od wiary. Ale w sumie to... Czy to będzie problemem? Nie. Prawda jest jaka jest, a jest taka, że i tak jedna z najlepszych popiołów wojny, którą mogę użyć na broni, którą bardzo bym chciał zdobyć na tym podejściu, bo bardzo klimatycznie mi pasuje, to no właśnie elektryczne. I okej, obraz zmartwychwstanie. Tak, jeśli chodzi o obrazy, to też jest pewna ciekawostka, ale zanim będzie on mi opowiadał, to lepiej usiądźmy. Miejscu łaski. Zacznijmy i przemyślmy naszą dalszą strategię. Więc tak. Jak go do końca pokonać, poza standardową procedurą o nazwie atakujmy i unikajmy. Jednakowoż możliwe, że dobrym rozwiązaniem będzie tutaj niszczyciel skał, więc też bym spróbował go zaatakować na początek. Tak, odpowiedź na dzień dobry. O ile się tylko uda. Nie, ma za dużo pojść. Tak zwane, czyli za dużo współczynnik równowagi. Bo tak po prostu móc go... No, jak to się nazywa... Zachwiać, to jest chyba to słowo, którego szukałem, ale pewien nie jestem. Po prostu, no, więc tak. Jednak unikanie musi być lepszym metodą. Chyba, że warto po prostu go zignorować i tak tutaj gram inteligencją. W głównej mierze jestem magiem i tak dalej, a nie jakimś paladynem, kapłanem, świemy, tym wojownikiem czy kimś, więc...
Czy ja i tak bym potrzebował tej elektryki? Nie sądzę. Aczkolwiek warto i tak spróbować. Dobra, może jednak nie warto. Wcześniej bym się tylko pokonał. Na razie nie będę ukrywał, odechciewa mi się trochę patrząc na niego. Pewnie co. Dobra, szybko wezmę tylko z powrotem swoje runy i lecimy dalej. Nadal jeszcze nie jest to miejsce, do którego mieliśmy ostatecznie dojechać. I tak, jesteśmy bardzo blisko tej wieży, ale i żeby to było jasne, nie dostajemy się teraz do niej. Z jednego bardzo, ale jeszcze bardzo prostego powodu. Skok tam? Najprościej w świecie kończy się dla nas śmiercią. Nie wiem, co to jeszcze tutaj. Tylko głowy wielkie ważki, serio. Zobaczcie, jaka odległość. Właśnie jakaś przepaść tu jest, ale tego nie jestem pewien. Tak czy inaczej, no... Tędy nic nie wskuramy. Przynajmniej nie teraz, może... Dużo późniejszym etapie, gdybym miał... pewien talizman. Chcę tu skoczyć, przeżyć, ale nie mam tego talizmana. Nie jesteśmy na tym etapie gry. Więc zamiast takich dybań, rozkmin i tak dalej, lepiej po prostu pojedźmy albo od razu tam, albo najpierw do kościoła, a potem tam. Przy czym ja jednak głosowałbym za tym, żeby najpierw pojechać do kościoła. Gdyż, iż, ponieważ, ależ po prostu w kościele możemy spotkać fajnego NPC-a, którego bardzo lubię i muszę wam go pokazać. A im szybciej go zobaczymy, tym lepiej. I jak mówię, no każdy, kto zna Elden Ringa, na pewno zna też tego NPC-a. Ale to jest ten kościół. Ale podejrzewam, że tak. Więc tak, to będzie niespodzianka tylko dla tych, którzy po raz pierwszy trafili na właśnie tę oto grę, patrząc na te moje filmy. To jest bardzo mało prawdopodobne, bo jednak mój kanał to jest nic w morzu wszystkich innych, czy to anglojęzycznych, czy to polskojęzycznych, czy czegokolwiek. I... Okej, z pełną premedytacją mogę powiedzieć, że tak, to jest ten kościół, bo pamiętam. Wprost mówiąc, pamiętam te drzwi i tak, już na pewno wnętrze mi sugeruje wszystko. A teraz zobaczmy jeszcze nazwę. Kościół Przyrzeczeń, tak, jesteśmy tutaj. Uwaga, uwaga. Piękne miejsce, palą się lampy. I tak dalej, jest tu krzynka. Tak, zanim pokażę wspaniałego NPC-a, to najpierw krzynka, w której coś będzie fajnego. Złota igła do szycia. A. I złote przybory krawieckie? Z czego to służyło? Nie mam pojęcia. Tak, odbądź pokutę. Bardzo ważna opcja. A tu jest najlepszy NPC z gry po prostu. Żółwi papież albo biskup. I am Miriel, steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Uwielbiam go naprawdę. Do you know the origin of this place? How it came to be known as the Church of Vows? Nie, niestety nie. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the Earth Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Earth Tree of the capital and the Academy of Rhea Lucaria. Ja tu niestety nic nie widzę. Ale tak czy inaczej, może warto byłoby trochę podgłośnić dźwięki? Czy można dziesiątkę? Siódemkę? Może tak spróbujmy. Oh, was there something you needed? You are free to show yourself around. I would serve as your guide, only my legs aren't what they used to be. If you find anything of use, you are free to take it with you, unless perhaps you are in search of instruction, in which case I will share all that I know. I tak, się magii błyskawiennej. Okej!
Dosyć niespodziewane, ale jak najbardziej wezmę. Zobaczmy, czy mamy jeszcze jakieś runy, to może kupimy jeszcze tamto kolejne zaklęcie. Ale niestety nie, chyba już wszystkie zużyłem, no. Ogólnie mówiąc, to bardzo fajne zaklęcie. Tamto drugie. Tam też jeszcze, oczywiście jest potężne. Jeśli chodzi o inne kanotacje, nagroda błogosławieństwa. Aha. Bardzo fajne, modlitewniki. Można mu właśnie dawać, tak samo zwoje. I jeśli chodzi o Radagona, to też jest bardzo ciekawy dialog, który jest bardzo, bardzo istotny później w grze. Jeśli się go zapamięta, ale no. You wish to know more of Lord Radagon. Lord Radagon was a great champion, possessed of flowing red locks. He came to these lands at the head of a great golden host. When he met Lady Renala in battle, he soon repented his territorial aggressions there and became husband to the Carian queen. However, when Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between, Radagon left Renala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort, taking the title of Second Elden Lord. The mystery endures to this day as to why Lord Radagon would cast Lady Renala aside, and moreover, why a mere champion would be chosen for the seat of Elden Lord. You know, it's said that Lord Radagon harbored a secret. A famed sculptor of the Erdtree capital was once summoned to render Lord Radagon's likeness in giant stature when he glimpsed the skeleton in Radagon's closet. And as such, it's said the great statue harbors his secret too. Mhm. I to jest właśnie ta najważniejsza rzecz. Jeśli chodzi o to, żeby Ornal je powiedział, tutaj nie będzie żadnych wielkich odkryć tajemnic, ale i tak warto tego posłuchać. Natomiast właśnie. She is queen, head of the Carian royal family, and governor of the Academy of Rhea Lucaria, the great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radagon left her. And then, when the Academy rebelled against the royals, she was locked away in the Grand Library. No niestety, bardzo smutne. Ale spokojnie, wcześniej czy później stamtąd uwolnimy poniekąd. Oczywiście przez najprostszy sposób, jaki istnieje, czyli... No, ubicie jej. Sprawdźmy tak, no, to jest delikatny spoiler, lub nawet mocny spoiler, zależy co dla kogo jak. Ale, no jest ona jednym z bossów. I definitywnie warto ją pokonać. W szczególności grając z magiem. Jeśli się nie mylę, oferuje i pokonanie coś takiego jak chyba jedno bardzo ciekawe zaklęcie. Jeśli się nie mylę, chyba nawet jedno z legendarnych zaklęć, które były potrzebne do achievementa, którego oczywiście udało się osiągnąć. Więc, ja. Co jak co, ale chciałbym się nim pobawić, bo no nie miałem okazji. Też nadal, mimo tego, że na początku miałem wielką satysfakcję z tej zabawy w maga i tak dalej, to teraz... Naprawdę nie odbierzcie tylko źle, ale no teraz jakoś tak... Satysfakcja nadal jest, ale przepadło to największe efekty wow i... No najchętniej bym zaczął nową przygodę naprawdę tym znowu... jakimś... kapłanem czy czymś. Oczywiście... Na razie tego nie robię i... Robić nie wiem, czy będę. Bo to wszystko zależy tylko i wyłącznie od was, tego czy, i tego, czy co chcecie. Tego, ile tak naprawdę czasu będę miał na takie ewentualne rzeczy. I co najważniejsze, też od tego, czy może, aby najpóźniej w świecie patronik tego sobie nie zażyczy. Bo tak, dla tych, którzy nie wiedzą, nie lubię o tym wspominać często, no ale wiem, że jest konieczne, żeby przynajmniej wspomnieć. Dostępna jest opcja bycia moim patronem na Patronite, tak, trochę masło maślane. I wiąże się to właśnie z wieloma korzyściami, takimi jak chociażby ekskluzywne serie, różne. Oraz, co jest najważniejsze, wiele innych ciekawych rzeczy, jak materiały nie tylko nowe, ekskluzywne,
jak właśnie dajmy na to kolejny Elden Ring, który mógłby tam powstać, ale też zakulisowe rzeczy, moje przemyślenia na wiele tematów i tym podobne. Oczywiście wszystkie te benefity się zaczną jak znajdą się jacyś patroni. I obecnie jest już dwójka, a pierwsze materiały są w przygotowaniu. I pomijając jakieś takie niespodzianki jeszcze, to najprościej mogę wam zdradzić, że na ten moment jedną z wielu, bo żeby nie było, rzeczy, którą przygotowuję, to tak zwany Freddy FNAF. Czyli tak, FNAF-ów. Five Nights at Freddy's, czy jakkolwiek inaczej to nazwać. Gra, która, można powiedzieć, że odcisnęła swoje bardzo niebezpieczne piętno na mojej psychice. Teraz zostanie przeze mnie nagrana. Jako pierwsza rzecz dla patronów. Ale dobra, starczy z tym. Oto jesteśmy w bardzo cennym miejscu, które się nazywa wejście do biblioteki. Całe to miejsce, jak mówię, ma jakby dwa sposoby eksploracji. Na razie mamy jeden dostępny, drugi będzie później. Dlatego też od razu informuję, nie dziwcie się, że w niektórych miejscach będziecie widzieć coś jakby na suficie do góry nogami i będziecie się dziwić, czemu tego nie możemy wziąć. Tak czy inaczej, co jesteśmy. Zaraz się zaczynam chyba te bardzo nieprzyjemne rzeczy. Czy to dopiero na alternatywnej wersji? W sumie dobre pytanie. Bo jak mówię, nie pamiętam tego wszystkiego aż tak dokładnie. Ale wiem, że coś naprawdę świetnego. Do odkrycia, definitywnie. Skąd takie rzeczy wiem? Najprościej stąd, że ta lokacja skrywała tyle jakby problemów, że na pewno tutaj coś musi być. I to dosłownie. Jestem pewien, że coś tutaj znajdziemy. Nawet jeśli nie będą to jakieś fajne rzeczy, to chociaż runy. I zaczyna się to, o czym myślałem. Zaczyna się to, o czym myślałem właśnie, czyli taki pewien czarodziej, który będzie nas gnębił bardzo często w tej lokacji. Jednak jest tutaj. Za tym idzie możliwe, że... czy w sumie nie nawet możliwe, to akurat pamiętam. Za pokonanie go możemy dostać właśnie jakieś bardzo fajne zaklęcia. Więc warto się tutaj trochę pomęczyć. Jeśli nie mylę, nawet właśnie widać, jakie zaklęcie dostaniemy. Ten wspaniały łuk. To nie jest, że chyba. Tutaj akurat jestem pewien, że dostaniemy. A jeśli tutaj, to dostaniemy też niedługo. Bo jakby są, najprościej mówiąc, dwa potencjalne miejsca, które kojarzę jako miejsca, które w których można zdobyć ten łuk. Pewnie nie jestem, czy w obu się go dostaje, czy to jest tak, że po prostu coś mylę. Ale tak, teoretycznie kojarzą mi się dwa miejsca, w których można zdobyć to zaklęcie. To i tak, że w dwóch nie widziałem, to nie. Po prostu albo tutaj, albo w jeszcze innym miejscu i jest jakiś kamienny kostur. Jeśli mam być totalnie szczery, to mam takie, co to tutaj robi? Bo kostur ten, wiem jak działa, wiem co to za kostur, on jest świetny. Nie spełniam jego wymogów. Super, ale kontynuując, jakby to na łatwiej powiedzieć. Zaskoczyło mi, że jest tutaj, bo ja kojarzyłem, że on jest w akademii. To już był ten etap? Tak, to jest już ten etap. Którym tak naprawdę... on będzie nadal uciekał. Ale już... dalej nie ma dokąd za bardzo, więc... poza ewentualnym przywoływaniem tych duchów, żeby nam przykrzyć życie, musimy go po prostu złapać w dobrym momencie, żeby go pokonać. Na całe szczęście da się wyczuć moment, w którym on wypuszcza strzałę i inne swoje zaklęcia. Tylko zanim to muszę po prostu się tych duchów pozbywać. Tak.
one na pewno będą tu przykrzyć życie dużo i wiecie co, spróbuję teraz tego użyć. Dobra. Nie było to najefektywniejsze z punktu widzenia kosztu. Ale i tak warto było to zrobić. Nie! Nie! Byłem tak blisko! Muszę go ubić. Muszę go ubić. Nie odpuszczę mu. Nie mogę mu odpuścić. Za co to nie? Ale dobra. Raczej to okazało się być cenniejsze niż myślałem. I dała przedmiot inny niż bym się spodziewał. Na pewno będziemy z niego zaraz korzystać, tylko brakuje nam 4 punktów inteligencji, chyba? Nie, 3. A, tylko czy mamy... Właśnie tu się pojawia ten problem, nie pamiętam czy mamy ani gdzie to zdobyć, ale najwidoczniej nie mamy. W ogóle nie jest talizman, który podbija inteligencję i przydałby się w sumie. Problem w tym, że naprawdę nie mam pojęcia, czy gdzieś w okolicy on jest, czy on nie będzie dużo później. Albo czy przypadkiem nie jest w Kelic, bo się kojarzy, że w Kelic też mógłby być, bo jest tam. A najprościej mówiąc, jedna lokacja, którą najłatwiej można nazwać jako miasto magii. I to nie, że zmyślam, serio. To jest jakby druga lokacja głównie poświęcona magii, teoretycznie. A mówię teoretycznie, bo w praktyce ta lokacja jest, najprościej mówiąc, niebezpieczna. Nosi nazwę miasta magii. Ale czy bezpośrednio jest tam coś dla magów, to nie pamiętam. Tak czy inaczej, bić tego tutaj czarodzieja. Ile wlizie. Czy tego nie będziemy robić, to potem nie będziemy mieć szans przeciwko niemu. Dobra. Dużo jest ich tutaj. To może by się udało ich wszystkich zgromadzić w jedno miejsce. Wiecie, chciałbym użyć po prostu łomacza skał. Tak byłoby lepiej. Teoretycznie mówiąc, praktycznie też. Jak cała piątka się tu zbliży, to będę mógł to zrobić. Tylko muszę być ostrożniejszy, bo muszę pamiętać o tym, że nadal z tego łuku będzie chciał korzystać. Jakiej całej piątki chyba nie trafię. Ale okej, 4 chociaż mogę, to też dobrze trafione. Jak tego już mogę? Na farcie przeżyłem. Ale tak też mogłem tak wyeliminować. Tak. Teraz, kiedy on jest tam, muszę po prostu precyzyjnie unikać jego strzałów łuczniczych. I teraz prawo, lewo, prawo, lewo. On chyba ucieka na konkretnych progach życia, jak tak teraz myślę. Więc to nie jest tak, że muszę szybko go bić, jak tu jestem. Bo zawsze jakby te same progi on będzie miał, kiedy ucieknie. Jeśli tak, to jest to w miarę okej, bym powiedział. Nie idealnie okej czy coś, ale w miarę okej, bo właśnie no, nie trzeba się tak się stresować, żeby szybko go bić kiedyś pojawi. W tym, o czym jeszcze teraz myślę, tutaj tego nie używam. Jest ich bardzo dużo, tych wrogów, więc muszę oszczędzać trochę many. Ups. Nie mogę nosić tej katany. Mam jakąś inną broń, którą bym mógł nosić. Bez ciężkich przewrotów? Obawiam się, że chyba nie. Miecz? Dobra, teoretycznie krótki miecz mogę, tylko to są duchy. A takie fizyczne prawie nic im chyba nie robią. Ciężko powiedzieć tak dokładnie, czym są, bo nie wiem, czy to kiedyś było jakoś sprecyzowane, no ale zobaczcie. 50 parę. To jest nic. Trudno. Trudno się mówi. Nie mogę oszczędzać many, co nie mogę. Ale może jestem w stanie moim ulubionym garnkiem ognistym? Definitywnie tak. Może już nie mogę ich craftić tutaj. Ale łap, gościu. Nie trafiłem. Tak totalnie nie trafiłem. Dobra. Dobra, trafiliśmy go. Ej.
można powiedzieć, że wchodzimy na ostatnią fazę, czyli tą zabawę wganianego. Nie lubię tego. Nie lubię tego miejsca i tego wszystkiego. W szczególności, że już prawie cały odcinek straciłem. A jesteśmy tylko tutaj. Och, ołeła, jakbym to mógł powiedzieć. Ale dobra, zrobimy co? Następnym, to mówię wprost, spróbujemy dostać się do Akademii. Właśnie do Akademii, to do innego miejsca fajnego, ale preferowałbym prawdopodobnie do Akademii. Tam są pewnie świetne rzeczy. Tak, wbrew temu, co może się wydawać najlepsze, pójdziemy w całkowicie innym kierunku. Może duchy zaczną się też pojawiać, a może nie? Ta, zaczną się pojawiać i dobrze. Pozbędziemy się tych duchów jeszcze, zanim będą sprawiały problemy. I szybciej dotrzemy do moich runów. Tak, z tego co mi się wydaje, mógł być zawsze jakby w konkretnej, jakby, no, relatywnej pozycji do nas, więc... No nie najlepiej. Ale z drugiej strony... Okej, znowu te duszki. Dobra. No chodź, 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 chodź. I gin. Tak, gdzie on znowu się pojawi? Aha. Nadal. Ochołeła. Niedobrze. Jeden błąd i znowu po nas. Może nie będę lepiej się wystawiał na jakieś wyjątkowe błędy. Więc weźmy dosłownie najszybsze zaklęcie, jakie mam. A dystans i skupmy się na tym. Żeby po prostu unikać jego ataków. Czyżby się miało udać? Tak, udało się. Jaki fart. I... magiczna ulewa. O, myliłem się. Myliłem się. Ale okej. Dobra. Totalnie się myliłem co do tego, co się tutaj dostaje i jak się tutaj dostaje, ale... mniejsza od faktu, że jest to zaklęcie, więc hej. Narzekać nie będę. Po prostu cieszymy się z tego, że mamy nowe zaklęcie, I guess. Chyba wykorzystać nawet można w miarę sensownie. Będzie ciężko mi to trochę ocenić, ale... no, teoretycznie tak. Będę mógł je wykorzystać. Będę musiał to robić w walce z jakimiś... albo bardzo ruchliwymi rzeczami, żeby było szansa, że pociski trafią. Albo dosłownie z czymś, co jest na tyle duże, żeby wszystkie pociski trafiły, nieważne co się stanie. W sumie nieruchome też. Jeśli jest duże i nieruchome, to to jest też idealny cel. A teraz ginie szczurek. Jak tak teraz myślę niepotrzebnie, tylko mam tego szczurka. Teoretycznie tak. Nieważne co, jak, gdzie, kiedy, po co, na co, za co. Te szczury nas nie ruszą. I my ich nie ruszymy. To nie oznacza, że nie będę ich ruszał. Co nie. Ale mówię tylko, że ta walka nie była tak naprawdę do niczego potrzebna. O! A to ciekawe. Wcześniej warte zapamiętania. Można normalnie się spaść bezpiecznie bez umierania automatycznego na żyrandola. To pokazał nam szczurek, więc dzięki szczurek z informationa. A teraz zobaczmy, co my tutaj mamy za nim. Uciekniemy z tego miejsca. Bo chcąc, nie chcąc, na tym się kończy cały chyba obszar, który możemy teraz eksplorować. Chyba tak. Talizman modrego nasiona. Jeśli nie mylę, wiem co to daje i jest to cenna rzecz, a jednocześnie tak niepotrzebna na ten moment, że powiem dobrze, mogę jej nie mieć i dosłownie nic by się nie zmieniło. No niestety. No ale dobra. Ale dobra. Po prostu... jest coś więcej w sumie. Na ten moment nie widzę. Okej, co za tym idzie? Chyba skończyliśmy wszystko, co tutaj było naprawdę.
Jak mówię, pewnie nie jestem, ale skoro na to wygląda, no to... Teraz zobaczmy jeszcze tylko ostatnią sprawę. Czy da się po tych żerandolach spokojnie poruszać? A, no da się. To czy jest to bezpieczne, żeby iść teraz gdzieś dalej, to inna sprawa, ale się dało, więc... Po prostu się teleportuję z powrotem na wejście, najprościej mówiąc. I tak, za resztę runów, czyli te, które mamy, chciałbym podbić sobie inteligencję, 3 punkty, jeśli się uda. Pewnie nie, ale wiecie, no, marzyć zawsze można. No, minimalnie zabrakło. 2000, więc spróbujemy jeszcze zażreć kilka runów dodatkowych z kieszeni. Poza nim to jeszcze, jak pamiętam, odtwarzam moje ogniste miski, garnki, jak zwykle to są. Na pewno się przydadzą. I okej, nadal mało. Smutna sprawa, ale nie na tyle smutna, żeby to była tragedia. Teraz, skoro mi brakuje, pokażę coś bardzo pięknego, czyli moje ulubione miejsce do farmienia run w wczesnym etapie gry. I w późnym etapie też w sumie. Prawda, później to tam są lepsze miejsca, pod względem takim, że są efektywniejsze i na zasadzie ilość runów do czasu poświęconego. Ale to jest jedno z najłatwiejszych. Nie wiem, czy o nim mówiłem, wspominałem i tak dalej. Jeśli nie, to teraz zrozumiecie. Cię wspominać, wspominałem na pewno. Ale czy pokazywałem bezpośrednio, to nie wiem. Proszę. Mamy trolle. Każdy troll jest warty około 1000 runów. Potrafi być więcej, jeśli ma te świecące oczy na żółto. Ale około 1000 zawsze jest. Więc... Po prostu przychodzicie do takich, tłuczecie ich... I dostajecie dużo runów. Ponadto, jeśli nie mylę, w tym miejscu jeszcze jest kilka fajnych innych rzeczy, które opłacałoby się podnieść, poznajdywać. I tak dalej. Więc zaraz też to zrobię. Przy was, na szybko, zanim będzie koniec odcinka taki całkowity. Ale tak, najpierw wyeliminujmy jeszcze jednego trolla. I tak, to co tutaj pokażę też jest bardzo dobre dla tych, którzy zaczynają grę. Bo jedno z tych miejsc, jeśli się nie mylę, oferuje bardzo dużą ilość kamieni kowalskich. Takie teoretycznie idealne na dzień dobry, jeśli ktoś chce zaczynać przygodę swoją właśnie, a potrzebuje coś ulepszyć. Więc tak, zaraz pokażę konkretnie. Jeżeliście, ja jestem na etapie, na którym tego nie potrzebuję, teoretycznie. Mówię teoretycznie, bo w praktyce, no, jak zrobiłem kostur, który stricte wzmacnia moje zaklęcia mieczy, no to warto byłoby go ulepszyć. Mogą być jakieś rzeczy, których nie mam. Proszę, 5 zwykłych kamieni i 1 dwójka. Nie jest to najcenniejsze, jak mówiłem już na tym etapie, ale nadal fajnie to mieć. W pewności, że nie pamiętam, czy tylko jedynki mam nieskończone, czy dwójki też. Bywania. No, tak czy inaczej to tyle w tym miejscu. Ich ważniejszych. Ja bym nie się użył, jeszcze były gdzieś jakieś inne znajdźki, ale... Tego pewien aż tak nie jestem. Najważniejsze wam pokazałem w tym miejscu, więc no, można się cieszyć. No i tak. Jeśli ktoś będzie szukał na bardzo wczesnym etapie miejsca do farmienia runów, to jak widzicie, trolle. Jeśli umiecie pokonać to etap, no, te etap, tak, tych przeciwników, którzy wbrew temu, co na początku w ogóle przygody z lendingiem swojej uważałem, są bardzo prości. Proszę. Na jeden taki cykl macie gwarantowane 5000 runów, może i więcej. I tak, wiem, że wiele osób może powiedzieć, że takie farmienie runów odbiera przyjemność z rozgrywki. Bo co to za wyzwanie, jak możesz outlevelnąć wszystko w tej grze i jada. Tego powiem wprost. Nie mam zamiaru używać tych runów do levelowania się czy coś. Co najwyżej do ulepszenia jakiegoś wyposażenia, jak szybko brakuje. W większości przypadków, no, można powiedzieć, że ten tutaj teraz jest... Teoretycznie wyjątkowy, bo chciałem po prostu mieć wystarczająco szybko, żeby móc kostur użyć. W sumie po co się tutaj teleportowałem? W sumie byłby stół utraconej łaski, bo tam już i tak będę musiał iść do kowala, żeby to poulepszać. Ale tak. Idziemy. Ups, chyba złamałem krzesło. Nie, żeby to było istotne i proszę. Zostało nam bardzo mało, bo tam 500 coś. Ale mam wystarczająco, żeby używać kostura, który jest magiczny. Może byłby porównywalny z tym, może nawet lepszy, gdybym
tego nie ulepszą. Artycznie jest tragiczny. Cię aż minus 30 do skalowania. Ale zwiększa trochę właśnie czary kryjskiego błysku miecza, a my ich używamy, więc tak. Mhm. Tak, więc... Co jak co, nawet jeśli skalowanie teoretycznie słabsze, niższe, jak będę go używał? Bo w praktyce może okazać się mocniejszy. Dobra. Więc wzmacniamy gościa. I brakuje mi już. Pięknie, pięknie po prostu. Tak czy inaczej. To było na tyle w tym epizodzie. Ja wracam polować na trolle. I tak, w następnym... Albo akademia, albo inne miejsce bardzo cenne dla magów. Jeszcze się przekonamy gdzie. A na ten moment to tyle, więc dzięki wam wszystkim. No i trzymajcie się. Hej, hej.